którego ostatnia rada naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego przed 12 kongresem, a który będzie 19 listopada w tym roku, odbędzie się. Natomiast osoba, o której pisałem dzięki tutaj właśnie zaproszeniu, Kazimierz Bagiński był taką postacią, gdzie właściwie obrazuje się w nim cała właściwie działalność i dramat politycznego ruchu chłopskiego, ale przede wszystkim jego działalność zagraniczna. No i oczywiście ten mój bohater obchodzi w tym roku 50. rocznicę śmierci, tak samo jak Stanisław Mikołajczyk. Dlaczego o tym mówię? Bo urodził się w Idy Marcowe 15 marca w 1890 roku. Wszyscy wiemy, że 15 marca w 1944 roku w Idy Marcowe został zamordowany Juliusz Cezar. Ta data właściwie jest taką datą często symboliczną, wykorzystywaną właśnie w różnych wielkich wydarzeniach politycznych. I proszę Państwa, w tej postaci Kazimierza Bagińskiego, jak mówiłem, powiedzmy sobie, otwiera się jakby cała, powiedzmy sobie, działalność tego wielkiego politycznego ruchu chłopskiego. Był taką postacią, która kilkakrotnie był aresztowany tutaj. Aresztowano go w 1930 roku, Saracja go aresztowała, choć był wybitnym działaczem PSL, wyzwolenie bliskim przyjacielem Józefa Piłsudskiego, musiał później emigrować. Później oczywiście, będąc współtwórcą Polskiego Państwa Podziemnego, aresztowali go Rosjanie 28 marca 1945 roku i znów siedzi w Łubiańce. W Łubiańce został skazany na rok więzienia, znów go amnestią wypuszczono. Później tworzy wielkie Polskie Stronnictwo Ludowe Stanisława Mikołajczyka i znów go komuniści aresztują, skazują go na 8 lat więzienia, ale wynika amnestii, znów wychodzi z więzienia i po wyjeździe Stanisława Mikołajczyka też ucieka z żoną przez Czechosłowację na zachód i później wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i tam razem z Mikołajczykiem tworzą na uchodźstwie po prostu ruch polityczny, który działa na wszystkich kontynentach. Prawie 20 tysięcy członków. Właściwie można powiedzieć, że te PSL, które zostało zniszczone w 1947 roku, przenosi swoją działalność właśnie na uchodźstwo. I jest właściwie człowiekiem, który cały czas od samego początku broni demokracji. Mówią tak, że ruch ludowy to tworzyli po prostu chłopi ludowski. Nie. Bagiński był właśnie inteligentem pochodzenia ziemiańskiego po prostu, który oddał swój talent, siły właśnie dla tych najbardziej ubogich, biednych i pokrzywdzonych przez los. Był tak do demokracji, powiedzmy sobie, przywiązany, że w czasie okupacji jeszcze uważał, że ludowcy powinni demokratycznie wybierać centralne kierownictwo ruchu ludowego i to go później poróżniło ze Stanisławem Mikołajczykiem. Proszę Państwa, warto mówić właśnie o pewnych cechach polityków. Na przykład był przesądny na liczbę 13. Nie mieszkał pod 13, 13 nie chodził do pracy, 13 po godzinie 13 przerywał go, a jak uciekał, oczywiście, żeby nie zamknięto go w więzieniu w 1933 roku do Czechosłowacji, Górel go przeprowadzał przez granicę i o godzinie 13 na granicy siadł i mówi, tutaj siedzimy. Górel mówi, panocku, mówi, przecież żandarmy przyjdą i nas aresztują. Dopiero o godzinie 14 ruszył i przeszedł przez tą granicę. Ale podobnym takim właśnie wybitnym działaczem, nazywanym Robespierrem,
polskiej sceny politycznej. Stanisław Tugut też właściwie dla niego po prostu uważał, że trzynastka jest liczbą bardzo, bardzo właśnie feralną. Także 50. rocznicę śmierci tego wybitnego działacza. Dziękuję po prostu za to, że miałem możliwość opublikowania jego po prostu biogramu, bo w ten sposób jakby mogłem powiedzieć o tym, że na emigracji ruch ludowy stał się częścią wielkiej, powiedzmy sobie, tej sceny politycznej i bardzo, bardzo ważnej działalności i międzynarodowej, Unii Chłopskiej i bardzo dużego, powiedzmy sobie, wpływu miał na działalność Radia Wolna Europa. Oczywiście od wielu lat jako kustosz tej właśnie tradycji pamięci ruchu ludowego, dyrektor Muzeum i Zakładu Historii Ruchu Ludowego, zbieram te wszystkie pamiątki, dzięki profesorowi też Judyckiemu i innych, właściwie zebraliśmy wszystko to, co zostało wytworzone na emigracji i zostało przywiezione i jest w zbiorach albo Zakładu Historii Ruchu Ludowego, albo muzeum, także panie profesorze, mamy pole do wspólnych działań. I za tą dzisiejszą konferencję bardzo dziękuję i oczywiście też będę w inne działania fantastyczne, które proponujecie, tutaj się włączał, bo jest to niezwykle ważne i naukowo pożyteczne. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja poproszę kolegę, żeby został z nami. Mamy taki drobny element improwizacji, ale na wszystkich imprezach naukowych jest to potrzebne. Mieliśmy już oficjalne otwarcie połączone z referatem, za który bardzo dziękuję. Ale teraz chcę Państwu powiedzieć, że jako jeden z gospodarzy popełniłem pewną samowolę. Samowolę, którą aż się boję powiedzieć, ale już Państwo widzicie to. Profesor Cubień tego nie życzył, bo jest bardzo skromną osobą, ale korzystając z prawa gospodarza, postanowiłem jednak dokonać tego uroczystego czynu i poprosić panią doktor dyrektor Agnieszkę Kuźmińską o wręczenie profesorowi Judyckiemu najwyższego odznaczenia Samorządu Województwa Mazowieckiego, medalu Pro Mazowia. I prosić profesora, żeby nie tylko przyjął ten medal, ale żeby zezwolił, żeby ta tablica tutaj była bardzo długo, do końca seminarium, ponieważ chcę Państwu powiedzieć bez skromności, że drugim odznaczonym, podobnym odznaczeniem, aczkolwiek z Krakowa, ma być mówiące te słowa. To oznaczenie jeszcze nie dojechało, w związku z tym będzie wręczone później. I dlatego proszę profesorze, żebyś nie był skromny, tylko żebyś przyjął i żeby to tę całą konferencję to było tutaj. A czy można na chwilę wyłączyć to, bo wszyscy na twarzach mają... Łysina się odbija, tak. Nie, po prostu te obrazki są na twarzach. O, teraz. To muszę wręczyć, a potem może... Od pana marszałka, w imieniu pana marszałka wręczającym dziękuję za działalność na rzecz województwa mazowieckiego. Dziękuję sobie. Wniosek o to oznaczenie napisała Fundacja Polonia Semper Fidelis. Szanowni Państwo, pozwoliłam sobie wręczyć w imieniu pana marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika, to odznaczenie za działalność na rzecz oczywiście województwa mazowieckiego. Z bardzo dużym uznaniem dziękujemy panu profesorowi. Chciałam również w imieniu pana marszałka podziękować organizatorom konferencji, którym za pomysł, za to wszystkie działania, które podjęli, żeby taką konferencję zorganizować. Państwu również za udział. Doceniam, jak ważne jest mówienie o Polakach za granicą, bo sama doświadczyłam, byłam kiedyś, miałam taką możliwość być na paradzie Pułaskiego w Stanach i widać, jak oni tam potrzebują tego, żeby pamiętać, że są Polakami, chociaż wyjechali w takich czasami, że nie mogli już wrócić do Polski. Teraz na szczęście jest taki moment, że możemy się swobodnie poruszać po świecie. To daje gwarancję pewnych kontaktów, ale wtedy już jak ktoś wyjechał, to generalnie w kraju o nim zapominano. I to jest właśnie ten moment, że przypominamy te postacie. Ja sama ze zdziwieniem stwierdziłam kiedyś, że Max Factor to są tak naprawdę Polacy.
Także gratuluję Państwu pomysłu i życzę udanej konferencji. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja serdecznie chciałem Pani Dyrektor podziękować i proszę podziękować w moim imieniu Panu Marszałkowi. Dziękuję serdecznie. Przepraszam, dzisiaj trudno się zorganizować, bo sobota, ale chciałam jeszcze jedną rzecz dokonać. Mianowicie podziękować Panu Dyrektorowi Tadeuszowi Skotkowi, ale za inną rzecz, bo w środę, w czwartek ugościł naszych dyrektorów instytucji kultury w swojej placówce i z tego powodu chciałabym bardzo serdecznie podziękować drobnym gadżetem, ale myślę, że Panu Dyrektorowi się to bardzo przyda. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to teraz już przystępujemy w sposób zorganizowany naprawdę. Oddajemy naszemu dowódcy zarządzanie tą konferencją. Wiem, że ktoś będzie prowadził. A można jeszcze gratulacje składać. Ja chcę Państwu powiedzieć jedno żartobliwe zdarzenie, które na